Witam, jestem Maciek Soft i to jest tutorial do Falcona BMS-432. Będziemy omawiać działanie pocisków IM-9. Jak widzicie, mam podwieszone wersje X i prawdopodobnie Mike albo Lima Mike. No i na początku pokażę działanie wersji Lima Mike albo Mike, potem przejdziemy do X-Raya, celownika nahełmowego i na końcu może coś powiem o pociskach typu Rear Aspect. Dobrze, no to zaczynamy. Najpierw, aby użyć tych pocisków, oczywiście musimy być w trybie R2R Master Mode. Teraz przełączamy sobie pocisk. Lima Mike to jest akurat i naciskam ten przycisk. O, jak słyszycie, takie ciche buczenie. To jest właśnie oznaka, że teraz jest sensor schłodzony, tutaj pisze cool. O, i teraz tak. Mamy tutaj parę opcji, jak widzicie. Spot scan, pierwsza opcja. Jako, że teraz, jeśli nie mamy zalokowanego na radarze celu i nie używamy celownika nahełmowego, no to mamy tutaj takie właśnie kółko i rakieta wykrywa w obrębie tego koła cele. Że zademonstruję. Jak słyszycie, słychać wyraźne buczenie, jak rakieta nakieruje się na, jak rakieta znajduje cel. I żeby powiększyć to kółko, naciskamy tu i mamy tryb scan. Jak widzicie, jest szersze dużo pole działania. No i tutaj mamy potem tryb slave bore. W trybie slave jest sprzężony z radarem Sidewinder, a w trybie bore jest niesprzężony z radarem, czyli jest na hudzie albo jest sprzężony do systemu nahełmowego. Akurat w przypadku, kiedy nie mamy kontaktu radarowego zalokowanego, no to ten przełącznik niewiele znaczy, jeśli nie mamy ani radaru zalokowanego, ani jeśli nie mamy HMCS-a, czyli tego nahełmowego celownika. I tak to właśnie działa. Teraz spróbuję w najprostszy możliwy sposób namierzyć cel. Kierujemy kółko na cel. Naciskam przycisk Anchorage. I odpalamy. Tak, IM-9 kieruje się do celu. Nie wiem, czy trafi, chyba tak. A może i nie trafi. To jest właśnie wada, że nie do końca wiem, czy trafi, jeśli w ten sposób kieruje na cel. Dużo skuteczniejszym sposobem będzie lok radarowy. A i jeszcze jedna rzecz. Nie musimy wcale robić Anchorage'a. A tak buty też możemy odpalić. Ale Anchorage zawsze zrobi dobrze, dlatego że sensor się przylepia do celu. Śledzi cel, dopóty cel nie zniknie z jego zasięgu. Teraz zalokujemy sobie cel na radarze, na przykład tą maszynę mamy zalokowaną. Tu jest tak zwany DLZ, jeśli ta strzałka jest w obrębie tych linii, to znaczy, że prawdopodobnie trafi w cel. Jeśli jest między tym spajkiem a tym, a jeśli jest między tym dwoma, to znaczy, że prawie na pewno trafi w cel. Oczywiście nie licząc tutaj zakłócania, to znaczy flar i tego typu rzeczy. Dobra, podlecimy trochę bliżej. Jak widzicie, sensor jest przylepiony do celu, bo jest sprzężony z radarem, ale warto zrobić Anchorage'a, bo jak teraz zgubimy loka, no to jak widzicie, rakieta przestała się iść w celu. A jak teraz Anchorage'a zrobimy, no to nawet jak zgubimy loka, to rakieta nie przestała się iść w celu. I możemy odpalić nawet, jeśli zdejmiemy loka, możemy ją odpalić, ona się będzie kierować bez problemu. I tak właśnie działa podstawowy tutaj tryb. I tutaj mam jeszcze taką opcję BP Bypass i PD. To jest automatyczny ankiet. Może pokażę, jak to działa. Wchodzimy w TD. O, tu naciskam, mamy TD. Niezależnie, czy tryb jest slave, czy jest tryb bore, czy mamy sport, czy scan. Rakieta nam się automatycznie przylepi do sensora, automatycznie Anchorage zadziała. O, jak widzicie, mamy automatyczny Anchorage
Teraz, żeby zdjąć Uncage'a, musimy nacisnąć ten przycisk i nacisnąć z Uncage'a. I tak to działa właśnie. Teraz pokażę działanie pocisku wersji IM9X. Jaka jest różnica między X-Rayem a resztą? X-Ray to jest najbardziej zaawansowany wariant tego pocisku. Ma głowicę 128 na 128 pikseli obrazującą, czyli dużo bardziej zaawansowaną niż tak zwane eyeball'e stosowane w poprzednich wersjach. Ten pocisk ma zwiększony zasięg, o wiele zwiększoną zwrotność, bo mamy tutaj dyszę o ciągu wektorowym. No i oczywiście prawdopodobieństwo trafienia celu też wzrasta, bo jest to bardziej odporne na wszelkie środki zakłócania. Wszystko jest praktycznie tak samo jak w poprzednich wersjach, jak widzicie wszędzie te same opcje, ale dodatkowo pokażę właśnie działanie celownika nachyłmowego, czyli HMCS, Helmet Mounted Cueing System. Zresztą on służy nie tylko jako celownik, bardzo fajny gadżet, który może się przydać, szczególnie w przypadku właśnie dogfighta. Mamy tu miga, ale nie wiem, czy będziemy się z nim bić, czy na razie będziemy się bić z innym celem, jak ruszamy. Przypadkowo wyłączyłem nagrywanie na chwilę, nie ten przycisk nacisnąłem, co chciałem. Dobra. HMCS-a uruchamiamy tym pokrętłem. To wszystko, co należy zrobić, jak widzicie, mamy HMCS-a. I teraz sobie wejdziemy w tryb BOR. Wejdziemy sobie, znaczy uruchomimy chłodzenie. Tryb spot może być. I nakierujemy się na ten cel. O. Jak widzicie, buczy sobie. Uncage'a musimy zrobić. Nie no, na tamten cel się nakierujemy. Pod kątem zrobimy, żeby pokazać, jak to właśnie działa poza HUD-em. O. Ten mir nas może napastować. O, Uncage. Jak widzicie, teraz sensor jest przylepiony. Dużo fajniejszym sposobem, dużo skuteczniejszym i wygodniejszym jest zrobienie najpierw Uncage'a i teraz zostają nam tylko na cel sensor stawić. Ja nie mam niestety trackera. O! I Uncage już był, więc sensor się przylepił do celu. Możemy jeszcze użyć trzeciego sposobu. Tryb TD. I bez Uncage'a na razie. Uncage się automatycznie uruchomi. Bo jak widać, wystarczy tylko nakierować ten crosshair, ten przycisk na cel. Dobra, my sobie przejdziemy w tryb bypass, bo ja osobiście nie przepadam za automatycznym Uncage'em. No i odpalimy na cel. Chociaż dużo lepszym pomysłem byłoby użycie radaru. I jeszcze zrobimy to w dodatku w trybie dogfight. Nie będę dużo gadał o trybie dogfight, dlatego że to jest temat tak naprawdę na osobny tutorial. Lock. O. Jest lock. Zapomniałem, że trzeba tryb strafe przełączyć, o. To przecież stężamy głowicę z radarem. Jest zasięgu. Tak, stój. Jak widzicie, ta rakieta ma silnik bezdymny. Dużo trudniej jest ją wypatrzyć, tak jak Amram. Cel oberwał, nie beknął. Możemy w zasadzie ponowić atak spróbować. Mam nadzieję, że ten mig mnie nie wykończy. No chyba, że się... Nie, zabawimy się z tym migiem, zabawimy się z nim. Tylko do tego będę potrzebował trybu war. O, i teraz już nie wiem, gdzie jest ten mig. Jest. Nie wiem, czy go skubnę, czy nie. Mam nadzieję, że go skubnę. No prawie, altitude. Prawie, lokuj go. Teraz trzymaj. No ładnie mi wybuchnął. Bez trackera nie ma fightera. Niestety, to jest taka rzecz, którą jest bardzo ciężko wykorzystać bez trackera. No. Kurczę, ten sensor lata na wszystkie strony, już nawet nie wiem, co się dzieje. No, prawdopodobnie wyda spoza. O, on wyleci przed nas i spróbujemy go wtedy zalokować. Ja się nie znam na dogfajcie, ale od razu mówię, że nie jest to moja mocna strona, dopiero się tak naprawdę
zaczynam jakby fightem interesować się tym pociskiem. HMCS-em całym. Dobra. Teraz jest szansa. Fire! Backstu. Warning. Dostał. Skurnęliśmy MIGA 29. Niestety. Nie jest pull up. Altitude. A że to jest tutorial dla IM9, to nie będziemy robić z tego zdziałka przecież. Altitude. No i MIG zarżnięty. I tak właśnie działa IM9X w kombinacji z tym HMCS-em. No i teraz taki mały bonus trochę, bo tak naprawdę nie zamierzałem tego tutoriala robić, ale taki bonusik niech to będzie, czyli rakiety Rear Aspect. Sobie wybierzemy, wyłączymy światła, no i ruszamy. HMCS, a jeszcze wcześniej zapomniałem powiedzieć, że HMCS może być używany z innymi pociskami, nie tylko z IM9X-em, jak niektórzy twierdzą, ale wtedy nie jest tak skuteczny, dlatego że wtedy zdecydowanie spada tak naprawdę skuteczność tego HMCS-a, bo kąt widzenia tej rakiety jest mniejszy, jak IM9X. No tutaj jesteśmy w dogfightie, ja tu za bardzo nie widzę tych swoich przeciwników. Nie wiem dlaczego. Nie mam pojęcia. Oni muszą być widoczni na radarze przecież. Tu będą Skyhawki. Więc nie będą to jakieś trudne maszyny do wykończenia. No i tutaj IM9. NP to jest bardzo prymitywny rodzaj tego pocisku. Jak widać, żadnych tu opcji nie mamy, co mnie dosyć zaskoczyło, bo od dawna nie używałem tego pocisku. Sobie polatamy, zobaczymy, co jest. No to teraz już zmieniłem trochę ustawienia do fighta i możemy walczyć. Jak widać, w Tarminie nie ma tu żadnych dodatkowych opcji, jak w przypadku IM9X. Opcji chłodzenia też widać nie ma. A więc lokujemy się tą rakietą. Jak widzicie, to kółko to jest malutkie. Jest to rakieta Rear Aspect. To jest najważniejsze. To jest rakieta Rear Aspect. A więc co to znaczy? To znaczy, że musimy ją puścić w tył. I tutaj niestety od przodu w walce head-on, no raczej ta rakieta po prostu będzie do tyłka. Do dupy. O, słyszcie jak pipczy? Ma cel. Lokujemy. Znaczy robimy antage'a. Spróbujemy teraz bez radaru. Jak będzie chodzić? To może być mój błąd. Potem zaraz Skyhawk. Ja pierdzielę. Jest jeden na drugim? Skyhawk. Dwa Skyhawki, jeden na drugim? Nie. To jest mi się chyba dwoi w oczach. Po prostu szanse do odpalenia rakiety zmarnowałem. I znowu te światła muszę wyłączyć. Nie rozumiem, dlaczego dogfight rozpoczyna się z włączonymi światłami. Spróbujemy jednego z lokiem, drugiego bez. I znowu tryb dogfight sobie wejdziemy. Ciekawy tutaj nawet nie ma trybu slave i war. To jest śmieszne dosyć. I dziwaczne. Zalokujemy sobie go. Czekam, aż zacznie piszczeć. Pipczy. Fox 2. Boom. Cel ubity. Zdejmujemy loka. Dobra, teraz trzeba będzie ubić drugiego. Miałem to zrobić bez radarowego loka. Dla demonstracji drugiej metody ataku tym pociskiem. O, i mamy go.
Nie wiem, czy jest w zasięgu. Trochę się zbliżymy do niego. Ops! Widzieliście? Samolot się przechylił i dysza jego silnika przestała być widoczna. To jest właśnie wada tych pocisków. Fax 2. Fax 2. Musiał, nie wiem, gdzie ich złączył. Dobrze. Mamy go. Chociaż nie chcę beknąć. Co prawda to jest tutorial o IM-9, no ale wybaczcie, pozwólcie mi go z działka zdjąć. Taki bonus niech to będzie. O, już go mamy. Także mam nadzieję, że czegoś się nauczyliście. Ja się nawet nauczyłem czegoś podczas tego tutoriala, także następne tutoriale planuję robić. Może pokażę działanie Amrama, pokażę działanie może jeszcze innych broni.